Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kolejnym filmiku i dzisiaj pokażę, jak zrobić następną bombkę. Wzór jest bardzo prosty, ale jakże ładny. Zobaczcie. Wykonałam tą bombkę w dwóch kolorach, w złotym i w srebrnym, na akrylowej kuli. Zobaczcie, taka akrylowa kula. Ona ma tutaj średnicę 10 cm. Użyłam do wykonania tych bombek kordonka takiego ze srebrną nitką albo złotą, w zależności od koloru. Jest to kordonek 100-krotka. Zobaczcie, on ma w 30 gramach 200 metrów. Użyłam również szydełka 1,25. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie robił tymi zwykłymi metalowymi szydełkami, tulipa, to najlepiej sobie wziąć szydełko 1,1, bo ono ma po prostu bardzo podobną główkę do tego klowera. Bombka będzie składać się z dwóch takich połówek. W ostatnim okrążeniu będziemy łączyć tutaj za te łańcuszki. Zapraszam. A, dodam jeszcze, że to nie jest mój wzór. On pochodzi z jakiejś tam przerobionej serwetki. Także ja go nie wymyśliłam, nie jest to mój, a jedynie pokażę Wam, jak wykonać. Pętelka na szydełku i 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 oczek łańcuszka. Zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. I to jest nasz motyw, taki główny, który będziemy tu przerabiać w tym naszym kółeczku. Wbijamy się jeszcze raz w kółeczko. Robimy słupek. I jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Oraz oczko łańcuszka. Mamy drugi motyw. I dalej. Słupek. Jeszcze jeden słupek i oczko łańcuszka. Mamy trzeci motyw. Tak to wygląda, zobaczcie. I przeróbcie to dookoła. Mamy tutaj mieć 8 motywów. Ja już przerobiłam. Mam tutaj przerobionych 8 motywów przedzielonych oczkiem łańcuszka. Zamykamy kółeczko, wkuwając się w trzecie oczko. Robimy oczko ścisłe. Kolejny rząd. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. W następnym oczku robimy słupek. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę. Nad słupkiem z poprzedniego rzędu robimy słupek. Jeszcze jeden w tym samym miejscu. Nad kolejnym słupkiem robimy słupek. I jeszcze jeden w tym samym miejscu. Oczko łańcuszka. Jeszcze raz pokażę. Czyli nad każdym słupkiem robimy 2 słupki. 2. I nad następnym 2. W sumie mamy nad motywami teraz 4 słupki. I oczko łańcuszka.
Tak to wygląda, zobaczcie. I przeróbcie to do końca okrążenia. I już przerobiłam. Mam jeszcze oczko łańcuszka. Zamykamy, wkuwając się w trzecie oczko. Robimy oczko ścisłe. Następny rząd, trzeci. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę. Wkuwam się w to samo miejsce i robię drugi słupek, czyli dwa słupki nad jednym. Nawijam nitkę, wkuwam się w następny słupek, robię słupek, wkuwam się w następny słupek, robię słupek i w ostatnim słupku robię dwa słupki. Tak, czyli tutaj mamy teraz 6, 2, 4, 6 słupków. I oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę i znów nad pierwszym słupkiem robię dwa słupki, pierwszy i drugi. Nad następnym robię słupek, nad następnym robię słupek. I nad tym ostatnim słupkiem robię dwa. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. I jeszcze oczko łańcuszka. Tak to wygląda. I to przeróbcie do końca okrążenia. I ja już przerobiłam. Mam tutaj jedno oczko łańcuszka. Zamykam się. Zamyka się okrążenie, wkuwając tutaj w trzecie oczko naszego pierwszego słupka i robimy oczko ścisłe. Tak to wygląda. Następny, czwarty rząd. Robimy trzy oczka łańcuszka na słupek. Wbijam się w następne oczko. Robię drugi słupek. Wbijam się w następne oczko. Robię trzeci słupek. Mamy trzy słupki. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, wkuwam się w następny słupek, robię słupek, w następnym robię słupek i w następnym robię słupek. Czyli nasz motyw w tej chwili wygląda w ten sposób, że mamy trzy słupki pomiędzy tymi słupkami, oczko łańcuszka i trzy słupki. Teraz dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I znów nasz motyw, czyli słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem. Trzy słupki, tak? Oczko łańcuszka i znów słupek nad słupkiem, słupek nad słupkiem i słupek nad słupkiem i dwa oczka łańcuszka. Tak to wygląda. I to przeróbcie do końca okrążenia. I ja już przerobiłam. Mam dwa oczka łańcuszka. Wbijam się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Oczko ścisłe. Kolejny rząd. Trzy oczka łańcuszka na słupek, nawijam nitkę, wkuwam się w to samo miejsce, robię drugi słupek. Mamy dwa słupki w jednym. Teraz wkuwamy się w następny słupek, robimy słupek i w następny robimy słupek. Mamy cztery słupki. I teraz robimy dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, wbijam się w pierwszy słupek. Robię słupek. Wbijam się w drugi słupek. Robię słupek. Wbijam się w trzeci słupek i tu robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. I dwa oczka
łańcuszka. I to jest nasz motyw. Tak? Czyli teraz mamy dwa oczka łańcuszka po środku i tu mamy po cztery słupki. Jeszcze raz pokażę. Wbijam się w pierwszy słupek. Robię dwa słupki. Wbijam się w kolejny. Robię słupek. Wbijam się w kolejny. Robię słupek. Tym razem na poprzeczkę dwa oczka łańcuszka. I znów w pierwszym słupku robię słupek. W drugim słupku robię słupek. I w trzecim słupku robię dwa słupki. Pierwszy i drugi w tym samym miejscu. I dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Zobaczcie, tak to wygląda. I to przeróbcie do końca okrążenia. I ja już przerobiłam. Mam dwa oczka łańcuszka. Zamykamy, wkuwając się w trzecie oczko naszego pierwszego słupka. Oczko ścisłe. I znów następny rząd będzie identyczny, z tym, że też tutaj sobie powiększymy o jeden słupek. Mamy trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, wkuwamy się w to samo miejsce, robimy drugi słupek. Mamy dwa słupki w jednym. Dalej, w kolejnym słupku robimy słupek, w kolejnym słupku robimy słupek i w kolejnym słupku robimy słupek. Mamy w tej chwili 5 słupków. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Nawijam nitkę, wkuwam się w pierwszy tutaj słupek tego naszego motywu. Robię słupek. Wkuwam się w drugi słupek. Robię słupek. W trzeci robię słupek. A w czwartym robię dwa słupki. Czyli pierwszy i drugi w tym samym miejscu. I dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. O. Tak teraz wygląda nasz motyw. Jeszcze raz pokażę. Nad pierwszym słupkiem motywu robimy dwa słupki. Później nad kolejnymi robimy słupki. Mamy mieć 5 słupków. Dwa oczka łańcuszka. Oj, z tą srebrną nitką to tak właśnie tu jest, że się tak plącze. I dalej. Znów nad pierwszym słupkiem robimy słupek. Nad drugim słupkiem robimy słupek. Nad trzecim robimy słupek. I nad czwartym robimy dwa słupki. Pierwszy i drugi. I dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. I to przeróbcie do końca okrążenia. I już przerobiłam. Mam dwa oczka łańcuszka. Zamykamy, wkuwając się w trzecie oczko. Oczko ścisłe. Kolejny rząd. Będziemy sobie teraz tutaj ten motyw już zmniejszać. A więc tak, przejdziemy oczkiem ścisłym na następny słupek. I teraz robimy trzy oczka łańcuszka na słupek. W następnym słupku robię słupek. W następnym słupku robię słupek. I w następnym słupku robię słupek. Mamy cztery słupki. Dwa oczka na poprzeczkę. I znów nad słupkiem słupek. Nad słupkiem słupek. I nad słupkiem słupek. Jeszcze jeden słupek nad słupkiem.
Też mamy cztery słupki. No kurczę, co mi się tutaj tak teraz ta srebrna nitka rozdwaja. O, tak to wygląda. I teraz tu nie robimy już dwóch oczek, a pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaczynamy robić łuki. Nawijam nitkę, omijam jedno oczko, wkuwam się w następne i robię cztery słupki nad słupkami. Cztery, dwa oczka łańcuszka i znów cztery słupki nad słupkami. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak to wygląda. I pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nawijam nitkę i znów omijam jedno oczko, wkuwam się w następne i znów robię cztery słupki nad słupkami. Tak, dwa oczka łańcuszka i cztery słupki nad słupkami. Raz, dwa, trzy, cztery. O, tak to wygląda. I przeróbcie to do końca okrążenia. I ja już przerobiłam. Tutaj mam 5 oczek łańcuszka. Zamykamy okrążenie. Oczka ścisłe. Następny rząd. Znów przechodzimy oczkiem ścisłym na kolejny słupek. I teraz sobie znów zrobimy. Moment, muszę ustawić ostrość. O, jest. I znów sobie tutaj zrobimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Nad kolejnym słupkiem robię słupek. I nad kolejnym słupkiem robię słupek. Teraz mamy już tylko 3 słupki i jedno oczko łańcuszka. I znów nad kolejnym słupkiem słupek, nad kolejnym słupkiem słupek i nad kolejnym słupkiem słupek. Tak to wygląda. Teraz 5 oczek łańcuszka na łuk. Chwytamy za ten łańcuszek, robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka. Nawijam nitkę i znów omijam jedno oczko, wkuwam się w następne i tutaj zrobimy 3 słupki nad słupkami. Pierwszy, drugi, trzeci, oczko łańcuszka. I znów pierwszy, drugi i trzeci słupek nad słupkiem. Tak to wygląda. I znów 5 oczek łańcuszka na łuk. Chwytamy za łańcuszek, robimy półsłupek i 5 oczek łańcuszka na kolejny łuk. Nawijam nitkę i znów omijam jedno oczko, wkuwam się w następne i tu znów zrobimy 3 słupki. Tak, oczko łańcuszka i 3 słupki. Zobaczcie. Tak to ma wyglądać i przeróbcie to do końca okrążenia. I już przerobiłam.
Mam pięć oczek łańcuszka. No, zamykam okrążenie, wkuwając się w trzecie oczko. Teraz przechodzimy na kolejny słupek. Dalej zwężamy. Robimy trzy oczka łańcuszka na słupek. Nad kolejnym słupkiem słupek. Nawijam nitkę. Tu już nie robimy żadnego oczka łańcuszka. Wbijamy się w następny słupek. Robimy słupek. I wbijamy się w następny słupek. Robimy słupek. Czyli teraz mamy tylko cztery słupki. I znów pięć oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk. Pół słupek. Pięć oczek łańcuszka. Chwytamy za łuk. Pół słupek. Pięć oczek łańcuszka. Nawijam nitkę, omijamy jedno oczko, wkuwamy się w następne, robimy słupek, nad kolejnym słupkiem robimy słupek, teraz przechodzimy tutaj, znów robimy słupek i dalej czwarty słupek. I znów tutaj będziemy robić 5 oczek łańcuszka. Zobaczcie, tak to wygląda. I przeróbcie to do końca okrążenia. Ja już przerobiłam. Mam 5 oczek łańcuszka. Zamykamy okrążenie, wkuwając się w trzecie oczko. Oczko ścisłe. Zaczniemy teraz nasz kolejny, ostatni rząd. Znów przejdziemy oczkiem ścisłym na kolejne i robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Wbijam się w następne oczko, robię słupek. Czyli tutaj mamy już tylko dwa słupki. 5 oczek łańcuszka. Chwytam za łuk, robię pół słupek. 5 oczek łańcuszka. Chwytam za łańcuszek, pół słupek. 5 oczek łańcuszka. Chwytam za łańcuszek. Pół słupek i 5 oczek łańcuszka. I teraz tutaj omijamy jedno oczko, wkuwamy się w następne i robimy dwa słupki. Jest to nasz ostatni rząd. Zobaczcie, tak wygląda i to przeróbcie do końca okrążenia. Ja już przerobiłam. Zakończyłam, nitki tutaj ładnie pochowałam, tutaj sobie jeszcze obetnę tam, gdzie mi coś wystaje. Zobaczcie, to mamy połowę naszej bombki. I teraz musicie zrobić dokładnie taką samą połowę od początku, więc cofnijcie sobie filmik. Może dam Wam skrót pod filmem, w opisie pod filmem skrót właśnie do tego momentu, ale nie, bo to właściwie od początku trzeba robić, to tutaj nie trzeba. Więc musicie zrobić jeszcze raz to samo, z tym, że przeróbcie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rzędów, a dziesiąty rząd będziemy przerabiać już razem, bo będziemy od razu łączyć z drugą połówką. Mam już zrobioną drugą część. Teraz pokażę, jak będziemy łączyć. Połączyłam się tutaj z pierwszym naszym słupkiem. Przechodzę znowu oczkiem ścisłym na kolejny słupek. I robimy 3 oczka łańcuszka na słupek. Nawijam nitkę. Wkuwam się w następne oczko. Robię słupek. Mamy dwa słupki. Teraz robimy 2 oczka łańcuszka. Bierzemy naszą drugą połówkę. Składamy do siebie lewymi stronami. Oczywiście, patrzcie, tutaj mieliśmy te dwa słupki, prawda? Tu i tu, więc żeby to było mniej więcej o tak do siebie. I teraz tak, chwytamy za ten łańcuszek, robimy pół słupek.
i dwa oczka łańcuszka. Widzicie, mamy w ten sposób już połączone z pierwszym tutaj łukiem. Chwytamy za łuk, robimy półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, chwytamy za kolejny łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, chwytamy za kolejny łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, chwytamy za kolejny łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, chwytamy za ten łuk z pierwszej naszej części, znaczy z drugiej części, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, chwytamy za łuk z pierwszej części, półsłupek, dwa oczka łańcuszka i teraz tutaj musimy nawinąć nitkę, omijamy jedno oczko, wkuwamy się w następne i robimy słupek. Nawijamy nitkę, wbijamy się w następne oczko, robimy słupek. Widzicie? W ten sposób mamy już połączone dwie części. I dalej. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na kolejny łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy tutaj za nasz łuk, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za drugą połówkę, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy tutaj za ten nasz początek, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy za drugą część, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy z przodu, półsłupek, dwa oczka łańcuszka, chwytamy za drugą część, półsłupek, dwa oczka łańcuszka i teraz nawijamy nitkę i znów omijamy jedno oczko, wkuwamy się w następne, robimy słupek i słupek. I zobaczcie, mamy połączone dwie części, widzicie? Tak to wygląda. I słuchajcie, w ten sposób połączcie ze sobą tak mniej więcej do połowy, bo później musimy wsadzić naszą akrylową kulę, prawda? Później musimy ją tam wsadzić. Pokażę dalej jak. I zobaczcie, ja już szyłam sobie tak mniej więcej, o, do połowy. Teraz biorę kulę, muszę ją sobie tu włożyć. Naciągamy, ładnie nasze części, i po prostu dalej będziemy już szywać, robiąc na tej kuli. Troszeczkę będzie nam już trudniej. No ale musimy sobie poradzić. Czyli tutaj sobie tak zaczęłam zszywać i robię dalej. Dwa oczka łańcuszka, chwytam za łuk. I znów dwa oczka łańcuszka, chwytam z przodu. Dwa oczka łańcuszka, chwytam za kolejny łuk, dwa oczka łańcuszka, chwytam z przodu, o tak to wygląda, a momentki, bo tu chyba coś tutaj źle zrobiłam, nie, dobrze, dobrze. Tylko tak to mi się przesunęło. Tak.
Na kolejny. I teraz tutaj nawijam nitkę i znów tutaj robię słupek. Właśnie ten, wiecie, bo wiecie jak to jest, jak sobie robię i siedzę sobie, trzymam koło siebie, to jest wygodniej, a tak pod kamerą to jest naprawdę, nie dość, że to się robi niewygodnie, to jeszcze tutaj mam niewygodną pozycję. I znów dwa. Oczywiście, jak zwykle, złotko mi się zahaczyło. Dwa. I znów załóg. Raz za tą stronę, raz za tą stronę. W ten sposób zszywamy. I tutaj znowu dwa słupki musimy zrobić. Pierwszy słupek i drugi słupek. No i nie będę już na wizji tego robić. Zobaczcie, tak to wygląda. W ten sposób zszyjcie sobie tutaj do końca. A na końcu oczywiście jeszcze, tu zapam za ten ostatni łańcuszek, robimy dwa oczka łańcuszka. I zamykamy okrążenie, tu wkuwając się raz, dwa, w trzecie oczko, które stanowiło nasz słupek pierwszy, tak? O, i przeciągamy oczkiem ścisłym. A, bo mi ucieknie. Jest przeciągnięte. I jeszcze dwa oczka łańcuszka. Nitkę obcinam. Zaciskam ładnie, to muszę sobie tutaj jeszcze ją oczywiście schować i zaplątać odpowiednio. O, resztę obciąć i zobaczcie, tak wygląda nasza bombka. Prawda, że są śliczne? Jeśli podobają Wam się moje filmiki, proszę o łapkę w górę. I zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. Cześć!